Raz, traf. No kurde, jest przed samym tobą, ziomek. Siema nameczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny w Totally Accurate Battle Simulator, czyli w symulator bitew wojennych, starożytnych i nowożytnych i wszystkiego, co tylko można sobie wymarzyć. Gra spodobała mi się na tyle, że nie mogłem poprzestać na nagraniu jednego odcinka w jeden dzień, więc kontynuujemy naszą przygodę, bo jest naprawdę zarąbista gra. Nie, to już robiłem z tego, co pamiętam, bo... Nie robiłem tego, tak? Shields and Footmen. Robiłem to. Play. Nie robiłem tego. Okej, bo tu jakieś nowe tereny nam się odkryły, nowe tereny. Więc pamiętamy już, że katapulty działają naprawdę bardzo dobrze. Ale czy same katapulty? Same katapulty raczej nie dadzą nam zbyt dużo. Mamy też mało pieniędzy, więc... Co by tutaj dać? Shieldy? I footmenów? Spróbujmy w taki sposób. Wątpię, że to cokolwiek da, bo zobaczcie, ile ich tam jest. Aha, bo footmeni to są ci normalnie z tymi... z mieczami. Myślałem, że to spearmeni, ale dobra, spoko. Więc katapulty, no, katapulty naprawdę działają bardzo, bardzo... No nie w środek. No co ty? Co ty chcesz zrobić? Kurde, gdyby ustawić więcej katapult, to by miało jakiś tam sens, nie? Tylko coś trzeba... Czymś trzeba te katapulty jakby... ochronić. Nie mam zbytnio pomysłu czym. Moi raczej tutaj... Chociaż nie, zobaczcie, ile tam jest jeszcze moich. To ma prawo wyjść. Nie powiem, że nie, no to ma prawo wyjść, bo moich jest więcej niż ich. I mamy jeszcze tą cholerną katapultę, która na razie strzela gdzieś w... Udało się, no i super. Wiedziałem, że się uda. Jak wiecie, z poprzednią mapką miałem dość duże problemy, ale teraz wyszło całkiem fajnie. Archers, Cannons, Footmen, Shields. Więc no tutaj po prostu trzeba kolejną katapultę gdzieś tutaj i tutaj na przykład. Archers, więc my weźmiemy sobie tutaj łuczników. No tak, weźmiemy sobie łuczników i weźmiemy jeszcze tutaj czterech takich i go. Go, niech lecą. Tylko, że oni mają armaty. A armaty mogą być całkiem... O Jezu, no moja katapulta w swoją trafiła. To nie było za dobre, co się przed chwilą wydarzyło. Gdzie jest moja kamera? To nie było za dobrze. Dostałem z armaty. Moi łucznicy praktycznie nic nie robią. Więc może być... Nie, no tego na pewno nie wygram. 1600. To nie jest dużo. Kanon. Może nie wiem, muszkieterów. I do tego jednego kanona. I do tego dwie tarcze. Spróbujemy. Ale nie, bo teraz muszkieterowie będą wystrzeliwować moje tarcze. Chociaż. Okej, go, strzelanko. Go, strzelanko, muszkieterowie. Tylko, że właśnie, jak muszkieterowie dostaną z... No, to też nie wypali. Archerowie też raczej nie wypalą. Footmeni. Cannons. Czy cannons to jest to? Prawdopodobnie tak. Oni mają dwa kanonsy. Do tego mają... footmenów. Do tego mają shieldy. I do tego mają... Nie wiem co jeszcze. Samuraja. Spróbujemy. Może to wyjdzie nam na dobre, a może nie. Kto wie. No tutaj tak... O! Co się dzieje? Nawalanka. Ale nic z tego jakiegoś dobrego tutaj nie wynosimy. No tutaj rip. Tam już też chyba rip. O, znowu pod ziemią. Więc raczej to nie wyjdzie. Jeszcze raz. Spróbujmy z... Dwie katapulty. Zastawione tarczami. A za nimi... Dwóch... Jeden łucznik i jeden taki i jeden farmer na środku.
Katapulty zrobią właśnie tutaj sprawę z tym. Ale katapulty też biją w moich. No i co? Dostała moja tutaj katapulta znowu bronią. Tylko czy moja katapulta... O, patrzcie jak tam tego zmiotło. Czy moje katapulty poradzą sobie z... O! Dobra, jedną rozwaliło, więc spoko. Mam jeszcze dwie katapulty i troszkę tych moich zawodników. A w sumie ich nie zostało wcale tak dużo, bo tutaj jeden łucznik właśnie dostał, ale tą katapultę by się przydało tamto, znaczy tamtego kanona. I dostał, dostanie, jest, rip. Wygraliśmy. Został tylko jeden ich zawodnik. No nie, no dwóch moich katapulta rozwaliła prawie. Zabijcie tego typka, nie moich. No czemu swoich zabijamy? No tamten ucieka, tylko nie biegnij, jest. Ale fart, jeden mój przeżył. Jeden przeżył, ale udało się zrobić poziom, więc nie mam pretensji. Poziom 8, Cannons and Muskets. Ile mam kasy? Mało mam. Więc jeden kanon i muskets. Spróbujmy, zobaczymy co oni tam wymyślili, jak to... Ale... No i gdzie tu jest sprawiedliwość, przepraszam? Czemu oni mogą mieć tyle kanonów, a ja mogę tylko jeden? Jak ja mam to przejść? Jak ja mam to przejść, się pytam. Nie mam pojęcia, bo oni mają 6 wyrzutni? Nie wiem, może dam hawcze. I do tego dam... archerów. No i nie, bo moja hawcza nawet nie... Te pociski nawet tam nie dolatują. Więc whatever, może dam balistę, nie, katapultę, nie. Czy to są te chariaty? Nie wiem, play. A to są jakieś te końskie zaprzęgi. No nieźle. Ty. Prawie ich poskła... One dalej jeżdżą. Patrzcie co się dzieje. Poskładałem ich dwoma koniami. A... Na pałę sobie tak kliknąłem. Mówię, nie no nie ma szans, żeby to wyszło. Dobra, to go znowu. Same konie. Go koniki. I jeszcze 300 mi zostało, więc dam archerów. Go. Moje konie, to jest moja siła. Konie to jest moja siła. Więc go koniki. Ale chyba tym razem koniki nie działają tak dobrze, jak powinny. Chociaż patrzcie, rozwalają tam te z tyłu te, nie? Coś tam rozwalają, ale ile ich zostało? Tylko jeden? Nie, dwa jeszcze. Już tylko jeden, dokładnie, więc to nie wyszło niestety. Tutaj konie zawiodły, ale mam bardzo dużo kasy, więc gdyby tak, na przykład raz, dwa, trzy katapulty, raz, dwa i do tego jeden czar. O, i teraz to musi się udać. Trzy katapulty, jeden chariot i dużo wojennych rzeczy, które w sumie bardziej przeszkadzają niż pomagają. I ciężko mi znaleźć jakąś dobrą perspektywę. Co tu się stało? Nie mam pojęcia, ale nie wygląda to za dobrze. Proszę państwa, nie wygląda to za dobrze. Przeszkadzamy sami sobie i zabijamy swoich zawodników. Więc raz jeszcze trzeba to przejść. Ale myślę, że tutaj na przykład muszkiety same by były dobre. Chociaż nie, muszkiety same nie będą za dobre, bo dostaną tam z tyłu od tych wyrzutni rakiet. I będzie rip. Chociaż na razie... Na razie zabijają. I to nie siebie nawzajem. O, ale już się zaczęło zabijanie siebie nawzajem. Tak jest. Ale tak czy siak, dopóki zabijają więcej tamtych, to nie będę narzekał. Ale już właśnie tak nie za bardzo zabijają więcej tamtych. Więc teraz zaczęliśmy zabijać sami siebie. Więc raz jeszcze. Wiemy, co robią łucznicy. Łucznicy w sumie nie byliby tacy głupi. I na przykład dwie balisty. I do tego... tarcze na początek. Żeby tarcze osłoniły trochę naszych, a tutaj niech łucznicy załatwiają sprawę, a tamci będą walczyli na koniec ze sobą. Patrzcie, strzelają do siebie i tutaj jep, jeps. No właśnie, ale oni tutaj wyrąbią nasze te. Więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, bo tamci będą nas za... No właśnie, mamy już tych balist. Więc raczej jesteśmy rip, chyba że... Nie no, na pewno jesteśmy rip. Więc może... Tak, jedna hawcza...
dwie katapulty. I dwa kanon troły i tarcze na środek. Go! Kanon troły na pewno muszą stać troszkę na przodzie. Dobra, z moich tarczowników nic się nie stało. Znaczy nic nie zostało, bardziej chciałem powiedzieć. Ale zobaczcie, tutaj większość z nich poskładaliśmy. Więc to, co z tyłu, działa całkiem dobrze, trzeba przyznać. Tylko na jak długo to zostanie... Patrzcie, nie no, to działa naprawdę dobrze. Katapulty załatwiają sprawę. Ale teraz zostają, tak, zostają dwie katapulty na dwie te tam... Dobra, na jedną. Dwie katapulty na... A nie, jedna katapulta na jedną wyrzutnię rakiet. Aha, jeszcze została ta... Tak, ty jeszcze żyjesz? Żyjesz. Więc, kurde... No nie, nie wyjdzie to, bo została jedna rakietownica na jedną wyrzutnię tego, więc ty nie będziesz trafiał, a ty będziesz trafiał. Dokładnie. I... No nie, no nie, to jest raczej rip. Tylko, czy, no kurde, jakbyś trafił chociaż raz. Wyrzutnio rakiet moja, ty, ale ty się dobrze trzymasz tam z tyłu, bym powiedział. Tylko powinieneś się troszkę przenieść. No niestety, ale było blisko, to już jest myśl. Tylko nie dawać tych shielderów na początku. Więc, jeszcze raz. Dwie katapulty tutaj. Nie, nie. Katapulty mniej więcej gdzieś niech idą tutaj. Kanony niech idą tutaj. Na środek powinna iść chawcza. Tak gdzieś tutaj. I do tego jeszcze... Na przykład... Niech tutaj idą pro-archerowie. I niech jedzie, niech idą dwóch plizantów tutaj. Spróbujemy, zobaczymy jak to wszystko... Chociaż nie no, dobra, to nie było głupie. To nie było za mądre. Chociaż na razie nie zabiliśmy, no właśnie, ale moich archerów sobie sami zabiliśmy dość szybko. Tak czy siak zostało nam jeszcze dość sporo wojsk, które są schowane poza terenem na... No zobaczcie, ej, to ma prawo wyjść. Bo jedną rozwaliliśmy, zaraz rozwalimy drugą, mam jeszcze dwie katapulty i dwie wyrzutnie... O, jedno, no i spoko, wygraliśmy. Tu mamy jeszcze łuczników, którzy żyją, a mamy jeszcze dwie katapulty, a oni nie mają... No, nie mają już nic, więc... Udało się po raz kolejny moja myśl. Ja jestem niski, bo mam syndrom Napoleona Bonaparte i pokazuję to dokładnie w tych odcinkach, że tak właśnie jest. Chicken Man. Czym jest Chicken Man? Farmer, Footman, Spearman, Chicken Man. Nie mam pojęcia, ale, aha, ale mam 2000, więc... Ale katapulty to muszą być katapulty, muszą też być dwa kanon throwy. Go! Czym jest Chicken Man? To są zwykłe kolesie, a czym... To jest Chicken Man. Aha, on tworzy jakieś kurczaczki. Co te kurczaczki będą robiły, ja się pytam. Co ci tutaj odwalają? Nie mam kompletnie pojęcia. Jeden już mój nie żyje, tak? Nie wiem, gdzieś strzela donikąd w sumie. Czym są kurczaczki? Kurczaczki też mnie atakują, więc... Chociaż... Nie, no nie, nie wyjdzie to. Dobra, więc raz jeszcze. Myślę, że tutaj będą naprawdę dobrze... Tutaj chawcza by była w sumie dobra, bo ich jest dużo. I do chawczy archery tutaj i tutaj i dużo... I tutaj na przykład tarcze. Go. Go w takie tutaj zestawienie. Chawcza... Nie no, chawcza nie jest dobra. Co się w ogóle z tą chawczą podziało? Dobra, więc raz jeszcze. Dajmy na to, że tutaj balista będzie dobra na środek. Katapulta. Balista. Balista dobra na środek. Balista dobra na środek, archery po bokach i shieldy na środek. Go. To musi się udać. To się uda, tak czuję. Balista. Balista, go. Piękna balista. Za dużo nie zabiła, ale zawsze coś. Patrzcie, tutaj... Spearmeni... O kurde, to idzie naprawdę dobrze. Spearmeni przyjęli na... Znaczy ci... Kurde, no wiecie. Tarczownicy przyjęli na... Ale te kurczaczki jakie są mocne. Kurczaczki mnie zabijają. Ale nie no, powinno być spoko. Zostało mi... Nie no, kurczaczki mnie ripują trochę.
Nie mogę przegrać z kurczaczkami. A przegrywam. Na pewno to przegram. To jak miałam zrobić, żeby z tym kurczakiem wygrać? Pytam się. Panie i panowie, co mam zrobić? Kanon nie. Balista. No balisty działały dobrze. Weźmy balistę, katapultę i dużo pro archerów. Play. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Katapulty mogą być spoko. Tylko szybko przydałoby się zabić tego Chickenmana, bo Chickenman nas trochę ripuje. Ale Chickenman dalej żyje. I kurczaczki też dalej żyją. Tylko czemu ta jedna katapulta tak strzela, jakby chciała, a nie mogła? O, tutaj było dobrze. Ale patrzcie, ile tutaj jest koło nas. Kurczę, nie no. Chickenman nas miażdżył po prostu. Zaraz tutaj już przegraliśmy. Za szybko. Co tutaj zrobić? Hawcza nie, katapulta nie, kanon. Dobra, spróbujmy dwa miotacze kanonów. I dwa czarioty, a do tego dwóch samurajów na przodzie. Czarioty w sumie mogą tutaj być całkiem spoko. Bo mogą wlecieć szybko w tamtego tego i on nie będzie mógł produkować już więcej kurczaczków. I tak też się stało, więc czarioty były dość potrzebne. Ale niekonieczne. I teraz ci tutaj w sumie mogą dać radę. Bo ci biegną w jednej linii, więc to nie będzie o kurde, jak będziesz tak celował, to nie będzie zbyt... To jednak... Dobra, nieważne. Ej, to jest jeszcze do zrobienia. No co ty robisz w ogóle? Ziomuś, strzelaj. Dobra, jest i jeszcze jeden został. Dwóch zostało w sumie. To jest do zrobienia. Wydaje mi się, że porobimy. No nie, możemy nie porobić, bo ten nie trafił. Raz, traf. No kurde, jest przed samym tobą, ziomek. Dobra, trafiłeś. I został ci tylko jeszcze jeden, który się schował gdzieś za skałą. Czy on do ciebie przyjdzie? Czy będzie tam za tą skałą siedział do końca życia? Jest jeden na jednego, to musi się udać. Po prostu musi się udać. Bo jak się nie uda, to będę płakał. Obiecuję wam, rozpłaczę się na odcinku. No go, wyjdź stamtąd. Wydaje mi się, że to już jest koniec gry, bo on prawdopodobnie stąd nigdy nie wyjdzie. Chociaż nie, rusza się. Wyjdzie z tej strony. Tylko ma trochę za mało siły, żeby unieść swojego Spira, ale już. Dobra, wyłonił się Spir, więc mój go widzi. O kurde, to było bliskie wam powiem. O kurde, to też było bliskie wam powiem. No, jest, trafiłem. Ale nie zabiłem go. Znowu no i to był piękny strzał. Strzał, pal i wygrywamy. Więc po raz kolejny moja taktyka okazała się znakomita. Gra jest naprawdę super. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli chcecie więcej Totally Accurate Battle Simulator, to zostawcie suba. Na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.